Witam Państwa serdecznie, zapraszam na serwis sportowy. Po zimowej przerwie w najbliższy weekend na boiska wracają piłkarze Ligi Okręgowej. W sobotę w Gliwicach będziemy świadkami aż dwóch pojedynków rozgrywanych w ramach trzeciej grupy katowickiej. Na stadionie przy ulicy Fiołkowej liderujący w tabeli ŁTS Łabędy podejmie KS94 Rachowice, a przy ulicy Radomskiej Fortuna Gliwice zmierzy się z Naprzodem Borucin. Okupujących ostatnie miejsce w tabeli piłkarzy z Brzezinki czeka wiosną trudna walka o utrzymanie. Początek obu spotkań o godzinie 15. Nim jeszcze na boiska wybiegną piłkarze z okręgówki, w piątkowy wieczór swój mecz rozegra Piast Gliwice, który o godzinie 18 zmierzy się w Kielcach z tamtejszą Koroną. Drużyna trenowana przez znakomicie znanego w Gliwicach Marcina Brosza to dla Piasta rywal wyjątkowo niewygodny. Trzy punkty zdobyte w tym meczu mogą jednak zagwarantować niebiesko-czerwonym powrót na fotel lidera ligi. W Gliwicach z pewnością liczą, że nogę przyłoży do tego Josip Barisic, chorwacki napastnik, który strzela gole w trzech ostatnich spotkaniach Piasta. Dobra drużyna, mają dobre piłkarze i będzie trudny mecz, jak zawsze. Zmienili teraz boisko, musimy dać 100%. Pewni jesteśmy u siebie i musimy wygrać. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę spokojnego weekendu, do zobaczenia.